Kiedyś miałem taką sytuację w górach, kiedy wybieraliśmy się z młodzieżą na jakiś szczyt. Szliśmy dosyć długo i w pewnym momencie, prowadząc tą grupę, zorientowałem się, że to jest zła droga, którą idziemy, że zamiast się przybliżać do szczytu, my się tak naprawdę oddalamy. I dosyć dużo czasu zajęło mi to, żeby podjąć decyzję, że nie, że trzeba zawrócić. Pamiętam, że zmagałem się z sobą, już widziałem, że to jest zła droga, ale sobie myślałem, jak tu się odwrócić i powiedzieć tej 40 osób, że idziemy złą drogą, że muszę się przyznać, że deklarując, że znam drogę, tak naprawdę okaże się, że jej nie znałem, że zbłądziłem. I to mi zajęło dużo czasu, żeby zatrzymać się, stanąć, odwrócić się, przyznać do błędu i ruszyć w drugą stronę. To, co bardzo mi się podoba dzisiaj w Słowie Bożym, to jak apostołowie potrafią podejmować zasadnicze decyzje w swoim życiu. Należało głosić Słowo Boże najpierw wam. Ponieważ jednak odrzucacie Słowo Boże, zmieniamy decyzję. Idziemy w takim razie do pogan. Umiejętność podejmowania decyzji. Nie bój się podejmować zasadniczych decyzji w swoim życiu, bo nieraz tak może być, że jakiś lęk, jakaś obawa zatrzymuje cię i tak naprawdę nie podejmujesz decyzji, brniesz nieraz może, już widzisz, że nie do końca to, co robisz, jest dobre, ale brniesz siłą rozpędu, siłą przyzwyczajenia, siłą jakiegoś schematu. Słowo Boże dzisiaj zaprasza Cię do tego, abyś umiał podejmować zasadnicze i ważne decyzje w swoim życiu.